Jako, witam Was w kolejnym odcinku z serii Polka w Japonii masakruje i dzisiaj powrót do korzeni, czyli jasna strona. Nasza ukochana, nasza cudowna jasna strona. Zobaczmy, co tam u nich, czy coś się zmieniło na lepsze, na gorsze, czy ten sam poziom utrzymują. Przygotujcie sobie coś do picia. Film ma 8 minut 35 sekund, więc w moim wykonaniu będzie to około 40 minut. Przygotujcie sobie pićko, ja mam tutaj kalpis, taki napój z bakteriami mlekowymi, japoński, azjatycki, bardzo polecam serdecznie. I słuchajcie, jeżeli jesteście tutaj nowi i się zastanawiacie, kim ja jestem, co ja robię i po co to robię, to do opisu, do playlisty zobaczyć, nadrobić, posłuchać, zapoznać się. A jeżeli jesteś stałym widzem, daj znać, czy tęskniłeś, bo chyba ostatni film był w listopadzie, jak się nie mylę, o tej Sekret bycia szczupłym przez Japończyków, czy coś tego typu. Polecam, bardzo, bardzo fajny film. Więc dzisiaj coś podobnego. Dzisiaj 16 japońskich zasad etykiety, które łamie większość obcokrajowców. Jestem bardzo ciekawa, czego nas nauczy jasna strona. Jak wiemy, są to specjaliści od wszystkiego, we wszystkim, zawsze i wszędzie. I chyba jest to stosunkowo jakiś nowy film, ponieważ ma tylko 291 tysięcy wyświetleń. Kurde, chciałabym tyle, nie? Już nie widać łapek w dół, ale dość sporo łapek w górę, prawie 10 tysięcy. Słuchajcie, ja tylko przeczytam opis, co byśmy wiedzieli, czego się spodziewać w tej produkcji. Jakie są typowe zwyczaje w Japonii? Wszyscy wiemy, że Japończycy są bardzo uprzejmi i gościnni. Nie są, ale to już wiecie. Dlatego wielu podróżnych przed wybraniem się do kraju kwitnącej wiśni stara się nauczyć co najmniej kilku najważniejszych zasad etykiety. Fajnie by było, gdyby tak się ludzie uczyli, jadąc w ogóle w podróżne, ale no nie czepiam się, no już się nie czepiam. Ale nie martwcie się, Japończycy są bardzo uprzejmi i wyrozumiali. Wydaje mi się, że już to... A, bo tam było uprzejmi i gościnni, to teraz są jeszcze wyrozumiali. No nie są to już, wiecie, honne, tatemae, przerabiane, wałkowane na moim kanale już od 4 lat. Mimo to, lepiej zaoszczędzić sobie wstydu i unikać błędów. No ja się z tym zgadzam, aczkolwiek będąc turystą, nikt od Was nie wymaga, żebyście znali jakąkolwiek kulturę jakiegokolwiek kraju, a już na pewno nie język. Nie musicie się uczyć ani japońskiego, ani kultury Japonii, ani historii Japonii, żeby do Japonii pojechać, bo jesteście turystą i nikt od Was niczego nie może ani wymagać, ani oczekiwać tak naprawdę. Czy wiecie na przykład, że uścisk... A, to nie, to już nie czytam. Nie widziałam tego, bo tutaj sobie zdradzę, co się dzieje... Fabułę sobie zdradzę. Dobra, słuchajcie, zierbnę sobie. Mam dzisiaj w miarę dobry humor, więc wleciała jasna strona. Co taka słona ta rurka? Co tu się zadziało? Sierbnęłam sobie i zamiast słodkiego kalpisiku to takie słone poleciało. A może... nie wiem. No dobra, no nieważne, no... Lecimy z tym. Co to ta jasna strona? Cześć! Z tej strony James obierze świat. James obierze świat sugeruje, że znów jest to film produkcji amerykańskiej, aczkolwiek mogę się mylić. A jak wiemy, Amerykanie i Polacy mają zupełnie inną kulturę, więc też prawdopodobnie będzie to znowu przekształcenie filmu, który był anglojęzyczny, na film polskojęzyczny. Przy czym nie wydaje mi się, by zmienili jakieś właśnie takie kulturowe różnice między Polską a Ameryką, bo wiecie, Amerykanie jeszcze inaczej postrzegają japońską kulturę niż Polacy, więc to też jest bardzo ciekawe, jak ta jasna strona kombinuje właśnie w tych takich meandrach kulturowych między różnymi krajami, na które tłumaczy te filmy. No ale dobra, no nieważne, obierze świat. Właśnie wróciłem z mojej czwartej podróży do Japonii. Oj, to musiało być przed pandemią, skoro dopiero wrócił. Wciąż wszystko stoi i kwiczy. Jeżeli coś się w kwestii wyjazdów do Japonii zmieni, to oczywiście dam Wam znać, czy tutaj, czy na Instagramie, czy na Facebooku, bo tam jestem bardzo, bardzo aktywna codziennie, więc wbijajcie na Instagram. Dobra, mamy tutaj Shinkansen, widzę już napis, ale czy przeczyta poprawnie, czy będzie znowu Shinkansen? Zaraz zobaczymy. Oprócz niesamowitego postępu technologicznego w tym kraju i zapierającej dech w piersiach natury, najbardziej zawsze Góra Fuji. O, słuchajcie, to jest dobry przykład. Tutaj coś powiem od siebie ciekawego, czego jeszcze w tych filmach z jasnej strony nie było. W ogóle z masakracją jeszcze nie było. Góra Fuji, napisana przez rzecz z kropką i pewnie zaraz
posypią się komentarze, że o Jezu, jaki błąd językowy, co to, jak to, nie wolno tak, przecież to jest święta góra w Fujisan, nie wolno pisać przez rzecz z kropką. No słuchajcie, to są właśnie spolszczenia. To są spolszczenia, które funkcjonują w każdym języku. I już tłumaczę tak bardzo krótko, bardzo zwięźle i bardzo prosto, o co chodzi. Nikt nie wymaga od Polaków, by ci znali wszystkie języki świata i posługiwali się tymi językami, czy to w mowie potocznej, czy to normalnie w życiu codziennym, mówiąc po polsku. Czyli na przykład nie piszemy Washington, czy tam inaczej jak się to wymawia, tylko mówimy Waszyngton, tak? Tak samo jest z Szekspirem, prawda? Myślę, że dużo Polaków pisze Szekspir przez szy. O to w tym właśnie chodzi. To są właśnie spolszczenia i tutaj też u mnie była taka jazda na kanale. Chyba już nawet 2 lata temu, tak mi się wydaje, bo napisałam Chopin przez szy. Słuchajcie, to jest spolszczenie, to jest poprawny zapis w języku polskim. Są słowa obcojęzyczne, pochodzące z obcych kultur, z obcych krajów, które są już przedstawiane w języku polskim zapisem w polskich literach. Yokohama przez J, Tokio przez I, Geisha przez J, Szogun przez szy i tak dalej, i tak dalej. Są to słowa, które są w słowniku języka polskiego. Także Góra Fuji jest poprawną pisownią. Ja wiem, że to boli, mnie też to bolało. Jak byłam studentem, to bolało mnie niesamowicie w oczy, w uszy, we wszystko, że jak można tak w ogóle napisać japońskie słowo, przecież to nie jest trudne. No ale tak jest. A żeby było śmiesznie, taka już ostatnia ciekawostka językowa. Sushi normalnie piszemy przez SH, nie przez szy, nie sushi, tylko suski. Nie wiem czemu. Przecież sushi jest już wszędzie w Polsce i wszyscy mówią sushi, sushi, nie? Nie wiem, jeżeli jest tutaj ktoś, kto pracuje przy słowniku języka polskiego i mowie języka polskiego i mógłby coś zmienić z zapisem sushi, no to by było fajnie, bo dużo Polaków pisze przez jednak szy. No. Dobra, lecimy dalej, bo kurde, 16 sekund, a ja już mam 7 minut nagrane. Nie można tak, nie. Bardziej zawsze fascynowały mnie japońskie zasady etykiety. Cóż, wiele się dzięki nim nauczyłem. Tak, popełniłem wiele błędów jako turysta i pewnie nieźle się skompromituję, opowiadając wam o moich wpadkach. Wow, strzałka na widelec. No tak, bo w Japonii nie mamy widelców, nie? W ogóle nie mamy widelców. Ostatni film jest z tą stroną. Nawet była łyżka, słuchajcie, tak. Ja tu tylko tak wtrącę, tak jak mówiłam, będąc turystą, możemy się mylić, możemy czegoś nie znać, nie musimy znać wszystkich etykiet. Ja nawet mieszkając w Japonii mam sobie ręce obie uciąć i głowę, że nie znam wszystkich zasad etykiety. Dlaczego? Bo nie jestem specjalistą od tego. Nie jestem jak ta pani w projekcie Lady, która się zna na tym jak być damą. Tak samo ja nie jestem specjalistą od, nie wiem, gestów czy etykiety japońskiej, bo tego jest za dużo. To bym musiała iść na jakiś kurs. I myślę, że normalny, zwykły człowiek mieszkający w jakimkolwiek kraju nie zna takiej etykiety swojego kraju, takiej, wiecie, nie wiem, serwetki, sztućce, jakieś cztery te nożyki do ryby czy coś tego typu. Nie, tego jest bardzo dużo i normalny człowiek o tym nie wie, no. No, także nie przejmujcie się, jak jesteście turystami, nie przejmujcie się. Moja rada, najlepiej patrzeć, co robią dookoła was Japończycy i robić to samo. To jest najlepsza rada, jaką mogę wam dać. Ale dobra. Lecimy sobie z filmem, bo ja tu mówię o sobie, a my tu przyszliśmy oglądać Jasną Stronę. Ale nie martwcie się, Japończycy są bardzo uprzejmi i wyrozumiali. Mimo to... Oni to muszą wszędzie podkreślać. Nie są uprzejmi i wyrozumiali, to jest ich kultura. Oni wam mówią to, co wy chcecie usłyszeć, a to, co sobie oni myślą, czyli honne, no to już jest inna sprawa. To, że wam potem obrabiają dupę w towarzystwie i na przykład ucinają z wami kontakt, bo coś zrobiliście nie tak, no to jest inna kwestia, no ale... No i to też jest taki stereotyp, że Japończycy są mili, uprzejmi, wyrozumiali. Nie są. Po prostu pokazują wam to, co chcecie zobaczyć i tyle. A to, jacy są czasami złośliwie, wredni, niemili i tak dalej, no to jest już inna kwestia, nie? Lepiej zaoszczędzić sobie wstydu i nie powtarzać moich błędów. Spożywając posiłek w towarzystwie, lepiej nie nalewać sobie samemu picia do szklanki. Poczekajcie, aż ktoś zrobi to za was. Okej, okay, i tutaj mamy animację w ogóle. Wow, mamy animację cały czas, nie ma w ogóle jeszcze chyba zdjęć. A nie było jakieś tam przebitki z Japonii, dobra, słucham to. Słuchajcie, w zależności od sytuacji, czy jesteśmy w domu, czy jesteśmy z rodziną, czy jesteśmy z kolegami, czy jesteśmy z kochajami, senpajami. Kochaj, czyli osoby mniejsze doświadczeniem od nas, senpai osoby z doświadczeniem wyższym od nas. Czy jesteśmy na zajęciach, czy jesteśmy w restauracji, czy jesteśmy na randce.
Sytuacji jest masa i w zależności od sytuacji, w zależności od otoczenia, z kim jesteście, hierarchia i tak dalej, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną, w jakich jesteście tam rodzinnych jakichś stosunkach i tak dalej, to będzie to wyglądało inaczej. Nie ma jednej konkretnej odpowiedzi na to, kto nalewa komu i co i w jakiej kolejności. Nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Wszystko zależy od sytuacji, od miejsca, od tego, z kim jesteście, ile macie lat, jakie jesteście płci. No i mówię, no nie ma jednej odpowiedzi. Także no w restauracji chodzi pani, nalewa wodę, więc tak. Ale może wam też zostawić, jak to się nazywa po polsku, takie z wodą. Dzbanek, nie garnuszek, dzbanek z wodą. I sobie sami nalewacie wtedy. Ale jeżeli jesteście na przykład z koleżanką i chcecie, żeby jej było miło, to możecie jej nalać. Zwłaszcza jak jest waszym senpajem. Ale jak jest waszym kochajem, czyli osobą z mniejszym doświadczeniem i chcecie ją czymś pochwalić albo się cieszycie z jej sukcesu, to też jej możecie nalać. Na przykład, nie wiem, bo ma urodziny czy coś tam, nie? Nie ma jednej odpowiedzi na to. Naprawdę, kurde, 46 sekund filmu, a ja się zastanawiam, czy nie nagrać film o właśnie takich rzeczach u siebie. Że po prostu zrobię milion sytuacji i przedstawię wam, co, gdzie, jak i kiedy i z kim i o Boziu. Ten film będzie miał chyba z godzinę. Dalej lecimy. Jeśli zrobicie to sami, dacie do zrozumienia, że wasi towarzysze lub gospodarze są nieuprzejmi. Najpierw nalejcie picie pozostałym, a potem poczekajcie, aż ktoś to zauważy i naleje wam. A tak w ogóle, w tym momencie możecie lekko podnieść naczynie ze stołu, chociaż to może być zbyt formalny gest. Bo mówię, no nie. U mnie na przykład, jak chodzę do babci, to babcia nalewa, bo babcia chce być w ciąży, jak ona to mówi, jako nitacu, chce być wciąż przydatna, chce być pomocna. I to babcia wszystkim nalewa. To jest jej ulubione zajęcie, że ona wszystkim nalewa herbatę, ona sobie zbiera wszystkie czareczki do siebie. Podkreślam, babcia ma powyżej 90 lat. Ona sobie wszystko zbiera do siebie i ona sobie nalewa. Rączki się jej trzęsą, ale sobie nalewa. Mimo, że to my jej powinniśmy nalać, bo jest seniorką rodu, nie? No nie. No z tym podnoszeniem to też zależy. Czasami jak podniesiesz szklankę w restauracji, to oni czekają, aż ją odstawisz, żeby ci na przykład nie polać po rękach, nie? Także nie wiem. Jest tu ktoś na sali, kto jest specem od etykiety japońskiej i chciałby się do mnie zgłosić do filmu, byśmy razem zrobili? Jest coś taki? Z chęcią przygarnę. To może być zbyt formalny gest. Lepiej poczekajcie i zobaczcie, co robią inni. O kurde! Dobra rada! Poczekajcie i zobaczcie, co zrobią inni. Jestem taka zadowolona, jasna strona, nareszcie. To już nie jest takie tępe mówienie to i to, tylko... Ale zobaczcie, co robią inni, wspaniale! Wow, trochę jestem dumna. Nie zostawiajcie napiwku! Nie zostawiajcie napiwków, kolejny plusik! Yeah! Ciekawe, co powiedzą. Może się naoglądali moich filmów, albo mojego Instastory, gdzie... gnębiłam tą ciekawostką przez wiele miesięcy, a już chyba nawet lat, więc może nie, no żartuję sobie, wiadomo, że to zrobili tamci tam w USA czy gdzieś tam, ale kurde, jak miło. W kawiarniach i restauracjach w Japonii zwykle dodaje się opłatę za obsługę na rachunku. To bardzo wygodne, ale jeśli nie znacie tej zasady, możecie się bardzo skompromitować. W jeden z pierwszych dni mojego pobytu w Japonii zjadłem przepyszny posiłek w restauracji. Jedzenie, obsługa, atmosfera, wszystko było idealne. Więc zanim wyszedłem, zostawiłem Okej, dlaczego mi się to nie klei? Ponieważ nie ma takiej opcji, żeby zostawić napiwek, bo... Albo płacimy przy kasie wychodząc, więc nie ma opcji, żebyś zostawił pieniądze na stole. Albo co? Albo płacisz... Płacisz i oni ci potem przynoszą rachunek. Więc nie możesz zostawić napiwku. To po prostu ta sytuacja się nie klei, bo jest nierealna. Tak nie wygląda płacenie w japońskich restauracjach. Dostajesz zawsze dempio, czyli rachunek, tak? Macie dempio i z dempio idziecie sobie do kasy, a kasa jest zazwyczaj przy wyjściu. I przy kasie płacicie, nie zostawiacie pieniędzy na stoliku. Nie robi się tak w Japonii, ani w barze, ani nigdzie. Nie funkcjonuje to tak. I nie mówię tego tylko z perspektywy klienta, ale też pracowałam i w ramenia, i w izakaya, w wielu miejscach, takich wiecie, kulinarnych z jedzonkiem, z pićkiem, to tak nie funkcjonuje, więc ta historia jest wyssana z palca. Albo nie wiem, jest sprzed 40 lat i był inny system, którego ja nie znam.
ale teraz to tak na pewno to tak nie wygląda. Nie ma takiej opcji. Pory napiwek na stole. Cóż, kelner zatrzymał mnie przed wyjściem i... Słyszałam takie historie, ale to tak jak mówię, jak byłam jeszcze na studiach w Polsce, czyli ponad 10 lat temu i zawsze mi to jakimś takim smrodkiem trąciło, że jest to nieprawdziwe, bo się nie zostawia pieniędzy na stole w Japonii. Naprawdę ciężko jest mi sobie przypomnieć taką sytuację. Nawet gdzieś na wsi zawsze się szło do kasy albo się wzywało, że już okajkej, tak? Gest na okajkej. To jest na... Ojejku, okajkej po polsku, na zapłatę. Chcę zapłacić. To tak krzyżujemy paluszki. To jest damę, że czegoś nie wolno. Damę. A paluszkami tylko, jak zrobicie tak przy stole, przy ladzie, przy barze, to znaczy, że chcecie rachunek. I wtedy płacicie. Więc nie ma takiej opcji, żeby zostawić tak pieniążka na stole. No to wtedy oni faktycznie pomyślą, że zostawiłeś, zgubiłeś i ci przyniosą. No śmierdzi mi ta sytuacja, no. Wrócił mi pieniądze, których zapomniałem zabrać. U mnie w domu, w Ameryce, nie jestem jedyną osobą, która wcina coś w biegu, wskakując do autobusu z kolą w jednej ręce i hot dogiem w drugiej. W większości miejsc w Japonii jedzenie i picie na ulicy lub w środkach transportu publicznego spotyka się z krzywym spojrzeniem. No, chyba że to Shinkansen bądź inny dalekobieżny pociąg. Okej, przerwę, bo zgubię myśl, bo mam milion myśli w głowie. Mogą się krzywo spojrzeć, jeżeli jesz coś śmierdzącego, takiego, wiecie, co naprawdę jest mocno zapachowe i będzie przeszkadzać innym, ale generalnie to nie. Każdy je. Teraz wiadomo, koronawirus, no to niekoniecznie, aczkolwiek wciąż widzę ludzi, którzy na przykład nawet w autobusie rano, jak czasami jeżdżę sobie na miasto, to potrafię zobaczyć kogoś, jak siedzi z onigiri albo galaretkę taką mają, z taką rurecką i sobie wciągają. Także no nie zgadzam się z tym. Normalnie chodzą, piją, pićku, na chodniku nawet chodzą. Wiadomo, że niektórzy to przystają, się napiją, idą dalej. Ale normalnie chodzą i jedzą. No przecież, no to w ogóle nie ma to logiki w momencie, w którym wiemy, że Japonia też słynie ze street food, tak? Czyli tego jedzenia ulicznego. I mamy takie wyobrażenie, że się chodzi w kimonach z jakimiś szaszłakami, jakimiś takimi dziwnymi rzeczami na patyku i się wcina. No przecież to się jedno z drugim nie łączy. Nie ma to sensu. No, tak jak mówię, jedyne o co może chodzić, to o to, jeżeli potrawa jest bardzo śmierdząca, albo jakaś taka, no nie wiem, no nie wyciągniesz przecież całego zestawu KFC w autobusie czy w pociągu. No nie zjesz tak, nie? Ale jak sobie będziesz tam przekąszał jakąś kanapeczkę, jakiegoś batonika, to nic ci nie powiedzą, no nie ma zakazu, no mogą, no mówię, jedynie ktoś się może krzywo spojrzeć, tak jak powiedzieli, ale to nie jest tak, że nie wolno i że nikt tego nie robi. Dużo osób tak robi, dojadają sobie tu i tam. To nie tak, że trzeba wziąć kanapkę lub kawę na spacer do pobliskiego parku. Dużo bardziej powszechne jest spożywanie posiłku w miejscu jego zakupu. A jeśli to uliczne jedzenie, je się je na stojąco albo szuka miejsca, żeby usiąść. Ale ta zasada może być już przestarzała. Nieraz widziałem, jak miejscowi zajadają się czymś w biegu. To ja się pytam, po co ta ciekawostka, po co ta etykieta, skoro sam sobie na koniec powiedział, że nieraz widziałem, jak lokalsi jedzą w biegu. Bez sensu. Znaczy, nie wiem, może jest taka etykieta, mówię, nie jestem panią z projektu Lady, nie pamiętam jak się ta pani nazywa, ale ma przepiękny kolor włosów, która się zna na etykiecie, ten pan też się nie zna na etykiecie, tylko po prostu sobie mówi swoje doświadczenia i co wolno, czego nie wolno i ja wam mówię, że wolno i ten pan zresztą sam powiedział, że nawet lokalsi tak robią, no nie wiem, to jest dla mnie jakaś, wow, plątanina wszystkiego, niby chcą powiedzieć, że coś wiedzą, ale potem sobie zaprzeczają, a potem jeszcze na koniec mówią, że jednak to wolno. Ja pierdziu, słuchajcie, 20 minut nagrana, a ja jestem dopiero na drugiej minucie, nie? Ja to chyba podzielę na dwie części, bo ten film będzie miał milion godzin. Jeśli zapytacie Japończyka o drogę... Jeśli zapytacie Japończyka o drogę, to w jakim języku ja się pytam? Panie John, obierze świat, w jakim języku go zapytałeś? Po angielsku? Bo jak po angielsku, to ci powie no English, a jak zna angielski, to ci pokaże drogę, a nawet cię zaprowadzi na miejsce. A jeżeli pytasz po japońsku, to ci po prostu wytłumaczy. I moje pytanie brzmi, w jakim języku John obierze świat, zapyta Japończyka o drogę? Dajcie znać w komentarzu. Nie wskażę wam jej palcem. Ten gest uważa się za groźbę, a więc za nieuprzejmy. Niekoniecznie. Znaczy... Jak się na człowieka dziubnie paluchem, to jest niemiłe, niefajne i tak się nie robi,
ale jak się pokazuje kierunki, nawet znam Japończyków, nie muszę daleko szukać, mój tak robi, który środkowym palcem wskazuje, bo jest najdłuższy i pokazuje w ten sposób, że tam, ale dużo Japończyków pokazuje całą dłonią, tam, także... Nie wiem. Zamiast tego dawam ustne wskazówki. Ustne wskazówki, czyli w jakim języku, panie John? Kurde, to jest takie na siłę robienie filmu. Jak gdzieś dojść lub pokażę, dokąd iść otwartą ręką. Rozwaliła mnie ta animacja, bo ten mu pokazywał gdzieś tam, a ten poszedł w drugim kierunku, trzymając palec tak. Jakby się bawił w kowbojów i pistoletem kogoś mierzą. No, no fajnie, panie John, fajnie. A jeśli chodzi o powitania, pewnie wiecie, że uścisk dłoni jest uważany w Japonii za przejaw złych manier. Nie jest przejawem złych manier, po prostu w Japonii uścisk dłoni nie jest gestem na powitanie. Jejku, żeby wam nie skłamać, kurczę, kiedy ja o tym czytałam, słuchajcie, jak byłam jeszcze na studiach w Japonii, czyli milion lat temu, to czytałam sobie na temat gestów właśnie i doczytałam się, że, o Jezu, jaki voice crack, że końcem epoki Edo i początkiem Meiji do Japonii wszedł właśnie gest uścisku dłoni, ale gest uściskania dłoni. Najczęściej, że macie łapkę, nie mam aż tylu dłoni, żeby wam pokazać, ale macie łapkę i uściskacie ją z jednej i z drugiej strony. Czyli tak wiecie, kogoś chwytacie za jedną, dwoma łapkami za jedną łapkę. To jest bardzo intymny znak w momencie na przykład okazywania miłości, szacunku, uczucia. Ten gest jest do tej pory na przykład w teatrze kabuki, tak? Jeżeli kochankowie chcą pokazać dyskretnie, co do siebie tam czują, czy co tam jest między nimi, to właśnie chwytają się za dłonie i kurczę, żeby teraz, jejku, bo ja naprawdę, ja te filmy oglądam na żywca, więc ja sobie muszę tę wiedzę przypominać sprzed miliona lat świetlnych, bo jestem starą babą z internetu, więc nie skłamię, ale powiem, że nie pamiętam dokładnie i dam wam informację na dole. Wydaje mi się, że w jednej z najstarszych ksiąg, w której były spisane dzieje japońskie, czyli Kodziki, była też właśnie wspominka na temat właśnie uścisku dłoni jako radowania się. Ale nie jestem pewna, bo mówię, to było milion lat świetlnych temu, a ja jestem dinozaurem, wiecie, YouTube'a. No, na pewno wracając do tematu, nie jest to gest na powitanie, aczkolwiek coraz więcej polityków, niektórych gwiazd, zwłaszcza tych, które grają też z zagranicznymi aktorami, no, używają tego gestu, tak? Bo to już weszło, tak wiecie, w życie codzienne. Jest to gest, który się używa na całym świecie, więc Japończycy między sobą, między Japończyk z Japończykiem się raczej nie uściśnie za dłoń, chyba że jest to w firmie, na przykład podpisanie jakiegoś kontraktu albo coś takiego. Ale taki normalny, taki Matsumoto z takim Takeshim to sobie nie podadzą ręki, nie? Bo co, nie? Nie ma takiej kultury. To jest bardzo świeży gest. Tak, bardzo. To chciałam powiedzieć właśnie. Ja pierdziu, jak ja bym się do tego odcinków przygotowywała wcześniej, to byście tutaj mieli normalnie kaigi na 8 godzin, nie? Manier. No dobra, obcokrajowców nikt za to nie beszta. Jak nie beszta? Nikt wam po prostu dłoni nie poda. Oni nie mają takiego zwyczaju gestu, jak wyciągniesz rękę, to oni się na ciebie popatrzą z takim... Jak ktoś jest bardziej śmieszkowy, to cię chwyci tak i tak pomacha, nie? Albo się śmieje, że jak do psa, ote, dajesz rączkę, ote. No nie, nie ma takiego gestu, nie używamy tego gestu w Japonii, po prostu, a teraz to już w ogóle nie. Reszta, Japończycy przyzwyczaili się do ściskania dłoni przyjezdnym z zachodu. Nie! Ale jeśli chcecie się wmieszać w tłum, przy poznawaniu ludzi powinniście się skłonić, dziękując tej osobie lub przepraszając. Okej, jeżeli chcecie już wchodzić aż w takie interakcje, to musicie znać język. Jeżeli nie znacie języka, to po prostu wystarczy skinienie głową, powiedzenie... Hi, my name is Natalia, nice to meet you. I wtedy Japończyk zrobi to samo, czyli lekko się skłoni. Nawet to nie jest ukłon, to jest skinienie głową. Także nie ma tutaj, nie ma sensu kombinowania, ale jak będziecie się kłaniać też zbyt głęboko, to oni pomyślą, że coś jest z wami nie halo, więc bardziej bym takie delikatne ukłony sugerowała. Tutaj jest bardzo głęboki skłon, taki jakby już przepraszał wręcz. Dziwny jest ten film. Bo nie wiem, w jakim języku on powinien być, w sensie w jakim języku się ten John komunikuje z nimi wszystkimi. Dziwne to jest, w ogóle nie wiem. Dajcie znać, bo ja nie wiem. I spróbujcie nie popełnić moich dwóch najbardziej wstydliwych błędów. Nigdy nie próbujcie podawać ręki i kłaniać się jednocześnie. Kłaniać
dzisiaj podawać ręki. Czekajcie, tak by to wyglądało. Tak? To nie, to tak nie robimy. Ron, jakie to jest dziwne. Znaczy wiadomo, że lekki skłon, ale widzicie, patrzcie. O, to jest dobry przykład o tym, co mówiłam. Pan Japończyk chwyta go dwoma łapkami za jedną łapkę. Gdyż, ponieważ chce mu okazać jakiś tam taką właśnie bardziej prywatną, intymną, bardziej taką więź na zasadzie na przykład szacunek, albo zrozumienie, albo właśnie, że staliśmy się teraz kontrahentami i ja cię szanuję, jak ja cię, Mariusz, szanuję, nie? Andrzej, nie denerwuj się i te sprawy, to właśnie wtedy chwytamy dwoma łapkami. I tu jest to idealnie pokazane. Japończyk wam nie poda jednej ręki. Nie ma takiej opcji. Po prostu nie. To żenujące, no. No to jest żenujące, no to nie robimy tak delfina, nie robimy delfina. I nie kłaniajcie się, jeśli jesteście gościem w hotelu lub klientem w restauracji czy sklepie. Znowu nie rozumiem, o co chodzi. O, właśnie sobie przypomniałem. W wielu sklepach zauważycie mało... Okej, bo zmienił wątek, to ja tylko tak powiem. No nie kłaniamy się, bardziej właśnie kiwamy głową. Na przykład jak jesteśmy w restauracji i dziękujemy za posiłek, to już też wiecie z moich filmów, Gocisosa Madeśta. Wystarczy. Taki delikatny skłon, takie skinienie łebkiem, to wystarczy. Jak wchodzimy do sklepu, jeżeli jest to sklep lokalny i się znamy już z kasjerką, czy tam z, jak się nazywa ten pan po polsku, tęcio, szefem sklepu, no to możemy mu lekko skinąć głową i się przywitać. Hazemas, ale nie kłaniamy się tak bardzo nisko. Jejku, ja się tutaj tak nagimnastykuję na tym filmie dzisiaj. I czy tam jeszcze było w hotelu? Nie, w hotelu też nie. No chyba, że dziękujemy na przykład, jak nam wniesie walizki, to... Ale to widzicie, ja potakuję głową, ja się nie kłaniam cała milion stopni, 15, 30, czy tam, nie wiem, 90, nie? O tym też opowiadałam w starych filmach. Jak wam opowiadałam o etykiecie, jak pracowałam w sklepie i jak miałam szkolenie, jak do klientów się schylać, albo jak z nimi rozmawiać, zwłaszcza do niepełnosprawnych. Dobra, ej, bo ja teraz zmieniam wątki. Co będzie gadało o tym sklepie? W wielu sklepach zauważycie małe tacki obok kas. To właśnie tam powinniście położyć pieniądze, zamiast po prostu wręczać je bezpośrednio kasjerowi. Zignorowanie tej zasady jest niegrzeczne. Aha, i nie próbujcie liczyć reszty, którą wam wydano. To bardzo, bardzo... Okej. Pieniędzy nie musimy liczyć, bo wydaje nam je maszyna coraz częściej. Już coraz mniej kasjerów, wszystko jest zautomatyzowane. Więc sami kasjer nam tylko kasują ten koszyk, a my płacimy potem w automacie obok. Ona nam mówi, że tam, nie wiem, Redzi Niban, tam kasa numer 2, nie? I tam sobie idziesz, sobie płacisz. Ale jeżeli jest to taka kasa, jak tutaj pokazują na obrazku, no to najczęściej kasy japońskie wydają resztę automatycznie. Nie tak, że się otwiera i wygrzebujesz pieniążki, tylko pip, pip, pip i pieniążki wylatują. Już po prostu wszystko jest przeliczone. Dlatego nie ma opcji w Japonii, żebyś nie dostał żadnego, na przykład tam jednego jena czy coś tego typu, nie? I co tam jeszcze było? No, o tej tacce. Ja o tej tacce opowiadałam w filmie z TikTokami, więc tam was odsyłam i słuchajcie, nawet nie jestem w połowie filmu, a widzę, że już nagrywam prawie 30 minut. Nie uprzejmę. Wchodząc do gorącej, odprężającej kąpieli w Japonii... I te animacje z taką typową, zachodnią łazienką, taką amerykańską właśnie, nie? Nawet nie polską, nie? Ojejku, będzie kąpiel. Dobra, to niech on się wypowie, potem ja powiem swoje, bo ja tu będę co chwilę przecież zatrzymywać. Powinniście już być czyści. W tym kraju kąpiel nie polega na myciu ciała. To relaksująca czynność. I dlatego powinniście porządnie się umyć pod prysznicem, zanim zanurzycie się w wannie. Upewnijcie się tylko, żeby resztki mydła nie dostały się do wody. Jeśli w restauracji znajduje się... Okej, bo już... Jezu, zamyśliłam się, przepraszam. Przede wszystkim, obrazki w ogóle nie odwzorowują tego, jak wygląda łazienka w Japonii, o tym już wiecie, bo widzieliście moją łazienkę nieraz. Kąpiel w Japonii, kąpiel jako kąpiel, nie ma takiego słowa jak kąpiel, jest bardziej jako ofuro. Ofuro, czyli wchodzenie do wanny z ciepłą wodą, gdzie się relaksujemy. I żeby wejść do ofuro, w której, jak już wiecie z moich filmów, jest zawsze ta sama woda, czyli
jest nalane dużo wody, wanna jest podgrzewana, albo się, jak wystygnie woda, to się podgrzewa potem w tym momencie, w którym chcemy wejść, tą wodę, więc nie musimy co chwilę dolewać wody, po prostu podgrzewamy sobie ją przez wannę. I najpierw wchodzimy do pomieszczenia kąpielowego. To nie jest taka typowa łazienka jak w Polsce, to są takie łazienki jak w większości azjatyckich krajów, bo w Korei jest tak samo. Byłam, to wiem. Czyli bierzemy prysznic albo po prostu opłukujemy się, myjemy się i co tam dalej robimy pod prysznicem. I tacy czyściutcy, jeżeli chcemy wejść do ofuro, czyli skorzystać z tej kąpieli, to możemy sobie do takiej ofuro na przykład wrzucić jakieś bomby, tak? Te takie, jak są z lasza, takie bomby do kąpieli, albo proszki do kąpieli. My na to mówimy onsen po prostu, czyli takie... Nie wiem, po polsku to chyba są sole kąpielowe, nie wiem jak się to mówi po polsku to dokładnie. Ale to są takie proszki, które się wsypuje do wody, tam są minerały, jakieś naturalne barwniki, zapaszki jak z japońskich gorących źródeł i się w tym relaksujesz. I jak później po tobie chce wejść na przykład twój facet, czy twoje dziecko, czy twój mąż, czy twoja żona, czy kim tam jesteś dla kogo i z kim tam mieszkasz, to on sobie może wejść nawet za 3 godziny, bo sobie tylko podgrzewa właśnie tą wodę w wannie. Dobra, ej, nie wiem co robić. Czy oglądać to dalej? Czy kończyć na tym odcinek? Chociaż nie, bo jak nagram drugą część, to nikt jej nie obejrzy. Dobra, to lecimy. Tradycyjna japońska podłoga. Musicie zdjąć buty przed wejściem. A jeśli musicie iść do toalety, obok wejścia znajdziecie kilka... Okej, ja tu przerwę, bo tu się mieszają te wszystkie ciekawostki. To nawet już nie jest etykieta, tylko to są takie podstawowe zasady funkcjonowania w japońskim społeczeństwie. Nawet nie są wyliczone, czy jest ich 16, czy tam ile. Jeżeli jest mata tatami, to wchodzimy na nią albo bosymi stopami, albo tylko w skarpetkach. Nie wchodzimy w kapciach. Absolutnie nie. Dlatego wszystkie jakieś ryokany, wszystkie jakieś restauracje w stylu japońskim, o czym już też milion razy mówiłam, zawsze dostajecie kapcie. Kapcie do chodzenia, czy właśnie po korytarzu, czy przemieszczając się między pokojami, tak? Bo na tatami nie wchodzicie w kapciach, ale między korytarzami już tak. I jeżeli chcecie wejść do łazienki, to tak jak tutaj widzicie, jak widzieliście na moich wszystkich filmach z ciekawostkami, są kapcie łazienkowe, czyli kapcie, które dostaliście do chodzenia między pokojami, zmieniacie na kapcie łazienkowe. W kapciach łazienkowych wchodzicie do łazienki, która zazwyczaj jest, ma taką albo z kafelków, albo kamienną podłogę, dlatego te kapcie trzeba zmienić, bo to jest po prostu bardzo niehigieniczne, żeby ich nie zmienić. I potem znowu wracacie do swoich kapci, w których wracacie do pokoju z matami, tatami i tam zdejmujecie kapcie przed wejściem do pokoju i wchodzicie już albo na boso, albo w skarpetkach. O rany, jakie to było zawiłe, mam nadzieję, że ktoś mnie zrozumiał i moje myśli. Staram się mówić coraz szybciej, bo chcę jednak obejrzeć cały odcinek w tym całym filmie. I o różnych rozmiarach. Najważniejsze jest pamiętać, żeby je ściągnąć. Nie rękami! Fuj! Jakie to jest brzydkie, aż sobie wyobraziłam. Nigdy nie ściągajcie publicznych, takich, wiecie, do użytku publicznego, kapci rękami, nie róbcie tego, to jest obrzydliwe. W ogóle jakiekolwiek kapci rękami i trzymać je za podeszwy. Ja wiem, że to jest animacja, ale tak mnie to striggerowało teraz, wyobraziłam sobie. Ja wam dam przebitki z moich starych filmów. Jak te brudne kapciuchy, a czy brudne, w domyśle wiecie, że wiele osób z nich korzystało. I chodzicie nimi po podłodze, która jest... O, trzęsionko. O, trzęsionko ziemi. Proszę mi nie trzęść teraz, jak nagrywam. O nie. No nic. To po prostu wysuwamy je. Nie dotykamy kapci rękami. Nie róbcie tego. Nie polecam. To jest fujka. Po załatwieniu swoich spraw, powrót do stolika w łazienkowych kapciach to niewyobrażalny błąd. Tak, błąd i niehigieniczny, i obrzydliwy, i okrutny. Nikt tak nie robi, no chyba, że jest bardzo, bardzo pijany. Raz mi się zdarzyło, jak pracowałam właśnie w barze, że klient wrócił w kapciach toaletowych, ale już był mocno, po prostu mocno pijany. I mu zwróciliśmy uwagę, że zostawił kapcie. Zgadnijcie, co mi się przydarzyło, z raz czy dwa. No właśnie. Ach, mógłbym nakręcić cały filmik o etykiecie jedzenia pałeczki. A ja bardzo chętnie obejrzę taki filmik. Proszę, jasna strono, John ubierzy świat, apeluję, nagrajcie film z etykietą jedzenia pałeczkami. Jest chęcią, zobaczę, może się czegoś nauczę.
resztkami. Oczywiście wiem, jak z nich korzystać. Bardzo często zamawiam sushi na dowóz, ale jedzenie pałeczkami w Japonii to coś więcej niż tylko próby utrzymania ich w dłoni. Proszę Was, nie pocierajcie pałeczkami o siebie, żeby pozbyć się drewnianych drzazg. Wiem, że w Polsce to normalne, ale w Japonii się tak nie robi. To jest to, o czym mówiłam na początku filmu, czyli pojawia się flaga Ameryki, a potem mówią, wiem, że w Polsce się tak nie robi. Wiecie, że Japończycy też tak robią? Coraz więcej? Zwłaszcza jak pałeczki są bardzo taniej jakości, albo jak długo odleżały i już tam po prostu zwietrzało to drewno i jest takie suchutkie, to wtedy te drzazki faktycznie tam wystają, to niektórzy pocierają. Nie jest to mile widziane, czy... No na pewno nie jest to czymś złym, jeżeli masz faktycznie duże, widoczne drzazgi i chcesz się ich pozbyć, no to nie będziesz ich paluchami usuwał, to widziałam faktycznie samej mi się raz zdarzyło, że tak zrobiłam. Aczkolwiek jeżeli tak się stanie, to po prostu chwytacie za nowe pałeczki. Ja wiem, marnotrawstwo, ale jak już macie się denerwować, czy to jest, czy wypada, czy nie wypada przy innych ludziach, to po prostu lepiej sięgnąć po nowe. Tak mi się wydaje. No ale też drewniane pałeczki jednorazowe? W restauracjach już się chyba od tego odchodzi. Już są bardziej albo plastikowe, albo takie solidne drewniane, ale no nie wiem. No nie wiem. Dawno nie byłam w restauracji. Nigdy nie wsadzajcie pałeczek pionowo w miskę ryżu, ponieważ tak robi się na pogrzebach. Co się robi na pogrzebach? Co proszę? Po co na pogrzeby komuś miska ryżu? Ktoś coś usłyszał, nie do końca wie co i potem mówi dalej. To jest ten przypadek. Na pogrzebie nie ma miski ryżu. To, o co chodzi z tym, to nawet nie jest gest, o co chodzi z tym wbijaniem pałeczek do ryżu, to w momencie, w którym już mamy, jakby to powiedzieć, mamy urnę. O nie, znowu mi trzęsie, proszę mi nie czuć. Mamy urnę, mamy już tą kapliczkę w domu, tak, i dajemy, dary, posiłek zmarłemu. Tak jak na przykład widzicie czasami w anime, że tam świecą, zapalają kadzidełko i zostawiają jakieś pomarańczki, jakieś takie rzeczy, nie? Jeżeli chodzi o ryż, to kładziemy miskę ryżu, wbijamy pałeczki i ten gest wbijania pałeczek oraz te pałeczki tak stojące na sztorc są takim symbolem połączenia świata tutejszego z zaświatami. I to o to chodzi. I to nie jest nic związanego z pogrzebem, to już jest po pogrzebie. Tutaj też w ogóle by cała etykieta wchodziła, dlaczego nie wolno podawać sobie z pałeczek do pałeczek. Nie wiem, czy o tym powiedzą, jeżeli nie powiedzą, to powiem teraz, a jak powiedzą, to będę kiwać głową. Dlaczego nie podajemy komuś czegoś z pałeczek do pałeczek? Ponieważ właśnie podczas ceremonii pogrzebowej, kiedy kremujemy ciało, na sam koniec, kiedy przychodzi do nas pan, który się zajmuje właśnie kremacją ciała i pokazuje nam szczątki, które zostały, czyli jakieś tam pojedyncze kawałki kości czy chrząstki i tak dalej, nam opowiada co, gdzie, skąd i tak dalej. Skąd to wiem? No niestety miałam tą okazję być na pogrzebie dziadka i zaraz się rozkleję i tym się to skończy. I nie wiem, jak to jest w przypadku innych rodzin, ale u nas było tak, że parami, czyli na przykład babcia ze swoim starszym, z najstarszym synem, potem drugi syn ze swoją żoną i tak dalej, chwytali razem pałeczki i podawali sobie z pałeczek do pałeczek kawałek właśnie tych skremowanych, popłaczę się, szczątek, a następnie wrzucali to do urny. Więc dlatego nie podaje się pokarmu ani niczego innego z pałeczek do pałeczek, ponieważ kojarzy się to właśnie z tą ceremonią pogrzebową. Te na pogrzebie są bardzo długie, bardzo nieporęcznie się je trzyma i naprawdę trzeba się nagimnastykować, żeby złapać taki malutki kawałek, czy to chrząstki, czy kości, czy co to tam zostało. Ale jest też właśnie taki zwyczaj. Nie wiem, czy o nim powiedzą, ale na pewno zwyczaj wbijaniem pałeczek nie ma nic związanego z pogrzebem, tylko później z darami dla osoby zmarłej. No i zobaczymy, czy zaraz powiedzą o podawaniu. Jest to też uważane za brak szacunku, bo przypomina to o nieszczęściu. Nie w kulturze japońskiej. Nie wiem jak w innych, ale nie w japońskiej. Krzyżowanie pałeczek to też nie najlepszy pomysł. Nie podawaj... To jest prawda, nie krzyżujemy raczej pałeczek. To jakoś tak... Nie wiem dlaczego, ale... Nawet się nigdy z tym nie spotkałam. Poszukam na ten temat coś. Może... No chyba, że Jasna Strona nagra film o etykiecie z pałeczkami, to wtedy ja też nagram. Nie podawajcie jedzenia pałeczkami, które były w pobliżu waszej buzi. To niehigieniczne. Jeśli chcecie, żeby wasz towarzysz spróbował przepysznego dania, które zamówiliście, użyjcie drugiego końca pałeczek. Pamiętajcie, że... Jeżeli nie ma w pobliżu
kolejnych pałeczek, które byśmy przeznaczyli tylko do podawania. Na przykład my, jak chodzimy do restauracji, to są zawsze dodatkowe pałeczki albo nawet szczypczyki, takie szczypce, którymi podaje się dalej jedzenie, żeby nie używać swoich własnych do jedzenia. I też są osobne pałeczki do produktów surowych, żeby tym potem pałeczkami, które dotykaliśmy, na przykład surowego mięsa, nie wsadzać do buzi. No a drugie są tylko dla Ciebie. Także jeżeli nie ma tych drugich pałeczek albo nie ma pałeczek do wykorzystania właśnie do podawania, że tylko do sałatki, tutaj tylko do dodatków, tutaj tylko do czegoś tam, to faktycznie używamy drugiej części pałeczek, aczkolwiek jest to troszeczkę niehigieniczne i no to jest ostateczność, tak bym powiedziała. Kawałek potrawy na małym talerzyku, a dopiero potem podać go koledze. Jeśli robicie sobie... To też zależy od tego, czy macie taki talerzyk, bo jak nie macie, to się pytacie do kokebai, gdzie powinienem Ci to położyć. I na przykład ktoś powie tutaj na ryżu, albo nie wiem, tutaj na udon, tutaj, tu, tutaj, także on Ci powie, gdzie masz mu to położyć, albo sam sobie dziubnie z Twojego talerza. Jeśli robicie sobie przerwę w jedzeniu, połóżcie pałeczki na specjalną podstawkę, zwaną hashioki. Dzięki temu... Hashioki, tak jak po śląsku zawsze, hashioki. Hashi, pałeczki, oki od odkładzenia, tak? Okimas. Podczas jedzenia kładziemy pałeczki na miskę, na talerz, albo tam co tam jemy, a hashioki jest tylko na początku, jak są czyste pałeczki. Brudnych pałeczek nie kładziemy na hashioki. Hashioki są tylko na początku, jak jemy posiłek. Wyciągamy ten papierek, czy w co te były te pałeczki położone, albo wniz, po prostu je podnosimy z hashioki i potem sobie jemy i kładziemy pałeczki na misce. Nie kładziemy brudnych pałeczek na hashioki, bo jest za duże prawdopodobieństwo, że one Wam się tam przechylą, dotkną stołu, że ktoś o nie zahaczy, że Wam spadną. Nie kładziemy tak. No chyba, że taka jest etykieta i ja teraz się wygłupiłam, ale to mówię, jeżeli ktoś jest od etykiety japońskiej specjalistą, to daj znać. Dzięki temu się nie pobrudzą i nie spadną ze stołu. Nigdy nie machajcie pałeczkami w powietrzu, nie wskazujcie nimi na drugą osobę i nie nabijajcie na nie jedzenia. To ostatnie po prostu wygląda niegrzecznie, ale dużo dzieci tak robi. Dużo dzieci i dużo obcokrajowców, więc... To nie powinno się, ale i tak ludzie robią, nie? Na pewno niech Was za to nie zbeszta. Na pewno niech Was nie zbeszta, ja też jak prowadzałam wycieczki i... Niektórzy sobie kompletnie nie radzili z pałeczkami, to albo właśnie nabijali wszystko na pałeczki, albo jedli rękami. Tak. Bo zawsze są te ręczniczki oshibori, którym się wyciera łapki, więc sobie wycierali łapki i sobie potem jedli rękami, bo sobie nie radzili z pałeczkami, jak nie było w lokalu widelców, ale zazwyczaj już są. No. Jeśli zaserwowano Wam sushi nigiri, czyli kawałek surowej ryby na ściśniętym ryżu, zamoczcie je w sosie sojowym do góry nogami. Dzięki temu tylko ryba dotknie sosu, a ryż się nie zamoczy i nie rozpadnie. Jeśli nie wychodzi Wam jedzenie pałeczkami... Czekajcie, tu muszę zrobić przerwę, bo zapomnę. Jeżeli jest dobrze zrobione sushi, to ryż nawet jak zamoczycie w sosie sojowym, to się nie rozpadnie, nie rozwali. Aczkolwiek tak, jest taka zasada, żeby tylko maczać rybę. A jeżeli są to rolki, maki sushi, nie wiem co chciałam powiedzieć, nie wiem co chciałam Wam pokazać, ale zawijanie maki, to wtedy czym mamy dotknąć, skoro ryba jest w środku, nie? I tutaj jest pytanko, więc można albo pokropić sosem sojowym od góry, co robi dużo Japończyków, albo po prostu nie mamy wyboru, musimy zamoczyć właśnie kawałek z ryżem, tak. Ale to też, słuchajcie, są sashimi, jest właśnie te sushi nigiri, są maki, są gunkany, właśnie gunkan. Jak ty, człowieku, chcesz gunkan do góry nogami? Gunkan, a właśnie, bo ja tak mówię, a wy możecie nie wiedzieć. Gunkan to jest taki rodzaj sushi, który jest zrobiony jak rolka, ale na górze są wszystkie dodatki, czyli macie ubity ryż, dookoła macie algę nori i na samej górze macie wszystkie dobrodziejstwa. I co, mam to odwrócić, żeby mi wszystko pierdzielnęło, wszystko spadło, bo ja sobie chciałam zamoczyć? No nie, albo z góry polewamy sosikiem, albo już są przez szefa kuchni w jakiś sposób doprawione, dosmaczone, więc Wy tego nie musicie robić. To też jest bardzo ważne, że jak zamawiacie, to jest napisane, czy jest z wasabi, czy jest bez wasabi, czy jest w sosie, czy już jest z sosikiem, na przykład niektóre, po polsku słowo, tuńczyki, niektóre tuńczyki już są na przykład właśnie zamarynowane trochę w sosie sojowym, więc nie trzeba ich dodatkowo maczać w sosie sojowym. To wszystko jest w menu, a jak nie ma, to na czuja, nie?
jak jesteśmy głodni, to wszystko zrobimy, żeby zjeść. Nawet właśnie rękami. Tutaj dobrze, że to powiedzieli, sushi można jeść rękami, tylko trzeba rączki umyć, bo nawet samo wytarcie łapek, jak jesteście na jakiejś takiej kolacji biznesowej czy coś, może być źle odebrane. I tylko zerknę na baterię, wow, zaraz mnie rozłączy. I pamiętajcie, że możecie też użyć rąk. I jeszcze jedna zasada etykiety przy stole, która przyda się Wam podczas odkrywania przepysznej japońskiej kuchni. Jedząc zupę... Jedząc zupę, tak? Już wiecie z moich filmów, w Japonii takiego pojęcia zupa jako zupa za bardzo nie ma. To są potrawy siorbiące, tak? Czyli chodzi o udon, chodzi o ramen. Bardziej tu chyba chodzi o ramen, z tego co widzę po obrazku. Zobaczymy, co ten pan powie. Jeżeli mnie utnie, no to zmienię baterię i wracam. Najpierw podnieście miskę bliżej do ust i za pomocą pałeczek wyjedzcie wszystkie składniki dania. Nie jest to możliwe, ponieważ na samym początku potrawa jest tak gorąca, że tego nie uniesiecie. Nie jesteście w stanie, zwłaszcza jak nie jesteście obyci właśnie z takim jedzeniem, że lewą dłonią zgarniacie mika, a prawą właśnie zasysacie makaron. Nie dacie tego rady zrobić, bo jest za gorąca. Więc na samym początku nachylamy się nad miską, wyjadamy to, co się da, czyli właśnie czy ten men, ten makaron, kluski, zwał jak zwał, czy właśnie to jajeczko, czy te ciaszy, czyli mięsko, czy tam inne dodatki warzywne. I dopiero jak zaczyna nam ubywać i miska zaczyna się robić coraz lżejsza, albo zaczyna stygnąć, to wtedy bierzemy w łapę, przysuwamy do buzi i wtedy sobie jemy w ten sposób. Ja w ogóle ten gest, to jest w Japonii gest na jedzenie. Bo w ten sposób trzymamy pałeczki i w ten sposób jemy. Więc trochę, tak trochę nie, na samym początku nie polecam, bo sobie możecie zrobić ogromną krzywdę, możecie się poparzyć. Wypijcie rosołek prosto z miski. Będąc w Japonii, musicie pokazać szacunek, przyjmując czyjąś wizytówkę. Okej, nagle przeszliśmy do tematu wizytówek. Wątpię, żeby powiedzieli nam coś mądrego, coś zgodnego z prawdą, ponieważ to jest kolejne szkolenie, które się przechodzi czy to w firmach, czy to przed właśnie pójściem do firmy w szkole. Ja na przykład miałam szkolenie w szkole. Szkolenie w szkole. Jak byłam na studiach w Japonii, to zanim nas wypuścili w ogóle z uczelni, to mieliśmy szkolenie właśnie jak przyjmować wizytówki, jak chować wizytówki, jak się kłaniać do wizytówek, jak podczas których sytuacji właśnie, bo są momenty, w których podsuwacie wizytówkę na stole, są momenty, w których podajecie w dwóch dłoniach nachylając się, są momenty, w których wy przyjmujecie wizytówkę, więc tych momentów jest naprawdę od groma i ja wątpię, żeby oni coś tutaj mądrego powiedzieli, więc tylko będę kiwać głową. Temat wizytówek zostawię może na jakiś inny film, bo to jest naprawdę już wyższy stopień biznesowego zachowania takiej etykiety biznesowego japońskiego życia. Nie wiem, jak to nazwać. Anyway, no bardzo, bardzo to jest takie... No nie będzie Wam to potrzebne w życiu codziennym, na pewno nie. Wizytówkę. To znaczy, powinniście to robić bez względu na to, gdzie jesteście. Ale Japończycy podchodzą do tego wyjątkowo starannie. Jeśli więc ktoś podaje Wam swoją wizytówkę, na którą mówi się Messi... Przepraszam, Messi. Skojarzyło mi się z piłkarzem. Messi, wizytówka Messi, a Messi to jest piłkarz. Więc nie podajecie sobie piłkarza, tylko wizytówkę. I tutaj ta pani tak machała tą wizytówką. No nie, wyciągacie ją z wizytownika, zamykacie wizytownik, chowacie go i w dwóch łapkach nachylając się podajecie wizytówkę. Więc nawet animacja Wam tutaj robi wodę z mózgu. I jeszcze ten Messi. Messi, jesteś z nami? Messi. Kurde. Nowe, fajne słówko się dowiedziałam. Messi. Weźcie ją w obie dłonie i uważnie obejrzyjcie. Tak, nawet jeżeli nie potraficie przeczytać, to musicie udawać zainteresowanie, że oglądacie i potem ją chowacie do wizytownika. I dziękujecie oczywiście, nie? Albo się wymieniacie i chowacie do wizytownika. Na pewno nie do kieszeni, do portfela, ani nigdzie w takie miejsca. A jeżeli nie macie wizytownika, jeżeli ktoś Was zaskoczy wizytówką, to cały czas trzymacie ją w rękach i dopiero jak ta osoba się odwróci, to na przykład możecie troszeczkę skłamkolić i powiedzieć, że jedziecie do kibelka i wtedy z tą wizytówką gdzieś tam uciekniecie i ją chowacie gdzieś tam, nie? Zdarzało się. Zdarzało się. I moim znajomym, więc trzeba sobie jakoś radzić, jak się nie ma wizytownika, nie jest się przygotowanym nagle na wymianę wizytówek. Zaskakujesz mnie, baterio, wciąż nie padłaś. Jeśli jesteście w tym momencie na spotkaniu, połóżcie ją na stole przed sobą. Najbardziej niegrzeczne jest schowanie wizytówki do kieszeni. Mhm. Musicie ostrożnie włożyć ją do wizytownika lub portfela. Nie do portfela, nie wolno do portfela. Nie. Do portfela wsadza się karty, a nie wizytówki, nie wolno. No chyba, że już, tak jak mówię, ta osoba nie widziała, gdzie chowasz, to wtedy możesz, nie? Ale jak ona nie widzi.
Większość taksówek jest wyposażona... Taksówki ominiemy, bo taksówki już były w moim poprzednim filmie z jasną stroną, chyba w trzeciej części, więc... Nie będę się rozgadywać. Kiedy po was podjedzie, nie spieszcie się z ich otwieraniem. Kierowca zrobi to, naciskając specjalny przycisk. A? Samodzielne próby otwierania drzwi mogą zdenerwować kierowcę. I choć... Ale mnie wkurzają te wstawki z cosplayem, nie? Bez kitu. Bo to pokazuje takie, wiecie, takie bezmyślne... W ogóle to chyba nawet nie jest Japonia. Tak patrząc po tych budynkach, bo jest cegła, jest taki chodnik niejapoński... Są znaki, które nie są w Japonii. To nawet nie jest Japonia, słuchajcie. A są cosplaye właśnie. Z Kimetsu no Yaiba, już wiem, bo oglądam, nie? Ale nie wiem, jak ona się nazywa. Ta cyca, ta taka z tymi włosami dwukolorowymi. Nie wiem, co o tym cosplayu tutaj powiedzą, ale no tak się nie chodzi po ulicy w Japonii. Cosplay w Japonii, zapraszam. Młodzi Japończycy są zwykle bardzo odważni w sposobie ubierania się. Ogólnie ludzie noszą... O, Takeshita Street. No Takeshita Street, czyli ojejku, na Harajuku, ta najbardziej popularna ulica. No to tam tak chodzą, nie? Są dość konserwatywne ubrania. I dlatego lepiej jest nie pokazywać za dużo ciała, zwłaszcza brzucha lub dekoltu. Komuś się popierniczyło z krajami jakimiś arabskimi. Bez kitu, zapraszam do japońskich sklepów, gdzie są teraz crop topy, tank topy, wszystko z odsłoniętymi brzuchami, prawie że cycolinki na wierzchu. Tragedia, jak się teraz młodzież nosi. Wszystko jest na wierzchu. A w ogóle zobaczcie sobie filmy moje z grudnia, jak dziewczyny chodzą w miniówach, a jest zimno tak, że po prostu pipi zamarza. W przypadku kobiet. Zdarzyła mi się jedna kompromitująca sytuacja, kiedy któregoś dnia rano nie sprawdziłem skarpetek i okazało się, że w jednej z nich była dziura na dużym palcu. Tego dnia zwiedzaliśmy dwie świątynie i... Okej, nie wiem o co chodzi z tą sytuacją, z tą dziurą w skarpetce, ale wydaje mi się, że to jest chyba w każdym kraju kompromitacja, jak gdzieś... Jeżeli są inne ustawienia kamery, to was serdecznie przepraszam, ale no padła, no kurde, jak ktoś gada 50 minut, no to wiadomo, że padła. Dobra, skończyłam na tym, że... Nieważne w jakim byście byli kraju, to chodzenie w dziurawych skarpetkach, czy w gości, czy właśnie tutaj widzę jakieś zamki w tle, pewnie będą świątynie i tak dalej, czy właśnie restauracje w stylu japońskim, onseny, ryokany i tak dalej, to faktycznie może być fopa, ale tak samo w Polsce, jak do kogoś idziecie z dziurawą skarpetką, przyznać się, kto się nie czuje głupio. Wszyscy. Więc nie wiem, jak się ta sytuacja ma do Japonii. Zaraz się przekonamy, o co mu chodziło temu Johnowi całemu. Chyba, że cały czas przekręcam jego imię, on ma inaczej. Ale zapamiętałam, że to jest jakiś John. Wybraliśmy się do tradycyjnej restauracji. I w każdym z tych miejsc trzeba było zdjąć buty. Nie we wszystkich świątyniach, w ogóle w bardzo małej ilości świątyń zdejmuje się buty. Najczęściej zdejmujesz buty w świątyni w momencie, w którym masz jakieś jodzi, tak? Czyli coś do zrobienia świątyni, czyli jakieś błogosławieństwo, jakieś właśnie... pogrzeb, czy ślub, czy coś, jeżeli masz jakąś ceremonię albo jesteś na coś zapisany w świątyni, jakieś właśnie błogosławieństwa i tak dalej, to wtedy zdejmujesz buty, ale jeżeli idziesz tak jak jako taki zwykły turysta zwiedzać i tylko idziesz zobaczyć to, co jest dookoła, czyli budynki, posągi, ołtarze i tak dalej, no to butów nie zdejmujesz, dopiero zdejmujesz, jak wchodzisz do środka. No ale w takim wypadku, jeżeli coś jest nie tak z waszymi stopami, to możecie po prostu odmówić, że nie chcecie wchodzić i powiedzieć, że na przykład, nie wiem, was nie interesuje, no nie, bo to będzie niegrzeczne, ale na przykład, że no przyznać się, że macie dziurową skarpetkę i trochę wstyd, nie? Ja bym tak zrobiła, ja bym powiedziała, że wychodzi mi palec ze skarpetki, nie? I trochę lipa. No ale dobra, no co dalej? W każdym z tych miejsc trzeba było zdjąć buty. Nie mogłem skupić. I znowu trzymasz buty za podeszwę! No nie dziwię się, że mu etykieta jest potrzebna, skoro takie proste rzeczy nie rozumie, nie? Ty. Nie mogłem skupić się na podziwianiu pięknej architektury i pysznym jedzeniu. Nie. Zamiast tego próbowałem wymyślić, jak najlepiej ukryć wystający paluch. No widzicie. Takie trudne sprawy. Słuchajcie, co robicie z mokrą parasolką. Na przykład w wielu... Jejku, słuchajcie. Przepraszam, ale on to tak wyglądał, jakby tak trzymał tą parasolkę i tak... zaraz ci ją... Wsadzę gdzieś tam, bo mi dokuczasz cały czas, nie? Z takim zadowoleniem przed tą parasolką w górze. Ojejku, to jest to, teraz to zdjęcie, to jest sieciówka z chińszczyzną, taką w miarę tanią i nawet całkiem dobrą. Jak byłam studentem, to się tam stołowałam. Gioza, taka taniocha. Tolką, na przykład w wielu restauracjach. Animate! To jest nagranie z Animate'a. Słuchajcie, jak wejdziecie sobie do mnie na film Manga Shop, czyli sklepy mangowe w Japonii, to
To są takie same kadry, to jest animate. Oni nagrali animate w środku, ale fajnie. To są mangi z animate'a. Nareszcie jakieś prawdziwe obrazy Japonii. Dziękuję, jasna strono. Kolejny plusik. W sklepach i sklepach klienci... Ale to już nie jest Japonia, bo Japończycy nie używają takich parasoli. Na pewno nie tak kolorowych i na pewno nie rozpierdzielonych aż tak bardzo. Chyba, że jest to sklep z parasolami i po prostu stoją tak na wystawce. To jestem w stanie uwierzyć, ale nie wyglądałam jak parasole użytkowane teraz, zaraz. A jak tak, to nie w Japonii, bo Japończycy używają najczęściej najtańszych, przezroczystych parasoli. Dlaczego? Ponieważ je kradną. Tak. To chyba w pierwszej części Masakracji opowiadaliśmy razem z Pimpkiem. Pimpek, Japończyk prawdziwy, 100 000 000% z dziada pradziada, powiedział, że najtańsze parasolki, bo wam je po prostu dziabną, capną wam te parasolki, nie? Dostają specjalne plastikowe pokrowce. Jeśli takie dostaniecie, musicie włożyć... Ale nie dostajecie ich, tylko stoją przy wejściu i to jest straszna, to jest kolejna rzecz, którą zawsze opowiadam, jak ktoś mi mówi o świadomości ekologii i tak dalej w Japonii. No, Japończycy potrafią, jeżeli pada dzień i idą na shopping, to potrafią takich foliowych woreczków na parasolki używać od 10 do 20 nawet dziennie. To pomyślcie, ile to jest plastiku wygenerowanego niepotrzebnie. Ja na przykład, jak mam jeden taki woreczek, zerwałam jeden, wsadziłam parasolkę, chodzę sobie po sklepie, wychodzę i ja ten woreczek, słuchajcie, wylewam z niego wodę i zawsze się ze mnie Pimpek śmieje, że wyglądam jakbym po prostu z kondomem chodziła, bo go sobie zwijam i sobie go noszę w ręce, jak wchodzę do kolejnego sklepu, to rozwijam i znowu wsadzam parasolkę, bo nie chcę zrywać kolejnego woreczka, ale nikt tak nie robi, tylko ja tak robię. I to robię dzięki Kajce. Kajka, bardzo Ci dziękuję. Kajka, był z nią też film. Jak przyjechała do Japonii, to mi opowiedziała, jak biedne żółwiki później te właśnie siatki, te foliowe mają w noskach i wszędzie, i mnie to tak po prostu zmiotło z planszy, że zaczęłam bardzo na to uważać. I jak korzystam z takiego woreczka, to raz tylko na cały dzień, na wszystkie shoppingi. Ale najczęściej są też takie, jak to się nazywa? Po polsku, nie wiem, ale takie coś, taka maszynka zrobiona z dwóch ścian i przesuwacie przez to parasolkę albo tak otrząsacie parasolkę o te dwie ściany i wtedy te kropelki wody wszystko spływa na dół i nie potrzebujecie tego pokrowca wtedy. Też takie stoją pod sklepami, jak znajdę zdjęcie, bo nie wiem jak się to nazywa, to wam dodam zdjęcie, żebyście wiedzieli o co chodzi, bo to jest takie... Chyba tylko w Azji to jest. Wiem, że jest na pewno w Korei, ale czy jest gdzieś jeszcze? Na pewno gdzieś jest, na pewno. Do środka przemoczoną parasolkę. W Japonii nieuprzejme jest także odbieranie i rozmawianie przez telefon w metrze. To samo... Generalnie w metrze, w pociągach, w autobusach jest zakaz rozmowy przez telefon, jest to w regulaminie i wiem, że też, bo dyskutowałam o tym z jedną osobą w sekcji komentarzy pod filmem z TikTokami, jak mnie pamięć nie myli. Generalnie niemile widziane jest rozmawianie przez telefon na całym świecie i... Wyobraźcie sobie tak jak w Tokio, tak? Na tą aglomerację, jaką jest Tokio, na 1 m² przypadają 4 osoby. Jeżeli w pociągu, który jest zatłoczony nie 100%, tylko 200%, co druga osoba wyciągnęłaby telefon, to oni by tam po prostu, no jak rój ul jakiś, no nie wiem jak to nazwać, no po prostu by się tam wszyscy zagadali na śmierć, nie? Także nie gadamy przez telefon. Nie gadamy przez telefon, nie słuchamy muzyki na głośnikach, nie wiem, co jeszcze nie robimy. Nie wydzieramy się, to wiadome, to chyba nigdzie. I co jeszcze jest takiego w pociągach napisane? Nie, z alkoholem nie ma. A to jest ciekawe, patrzcie. Nie zwróciłam na to nigdy uwagi, bo w polskich nawet tramwajach, jak pamiętam, był zakaz spożywania alkoholu, a w japońskich środkach transportu nie ma tego zakazu. I normalnie sobie czasami ludzie wracają, piją sobie piwko w pociągu. Kto wracał ostatnim pociągiem do domu w Japonii, ten wie, jaka to jest wytrzeźwiałka. Tam po prostu wali z spirolem. Jak jedzie taki pociąg, to jest cały wręcz zadymiony. Taka jest mgła alkoholowa. Nie polecam, ale jak byliście w Japonii, to wiecie, że tak jest. Dotyczy się głośnych rozmów z towarzyszem lub słuchania muzyki bez słuchawek. Dlaczego? A to dlatego, że Japończycy dużo pracują i wie... Przepraszam, osmarkałam się normalnie. Matko Bosko, mam tu chusteczki, mam tu cały zapas chusteczek, więc spokojnie wytarłam. Ale się normalnie osmarkałam, jak to usłyszałam. Nie, że pracują czy śpią, po prostu no jest to niegrzeczne, no nie chce się jechać pociągiem, w którym cały czas coś puszcza muzykę, albo gada, albo nie wiem, no. Też są osoby, które pracują
w pociągach zdarzają się. Są osoby, które robią inemuri, o którym już wielokrotnie opowiadałam, czyli drzemka w trakcie jakiejś czynności, najczęściej właśnie w pociągach. Ale po prostu jest tak też głośno w metrze. Samo metro w sobie jest dość głośne, jak jedzie za pieprza. To jeszcze jak tyle ludzi macie w metrze i każdy nawet jak sobie szeptem rozmawia, to i tak już jest ten taki pogłos, szum. A do tego jeszcze dodajcie właśnie telefony, muzyczkie i tak dalej, no to po prostu no... No nie, symbioza tak nie działa, nie w Japonii. Tutaj raczej wszyscy wolą, jak jest cisza, nie? No tak. Ale kurczę, też z kadry z Japonii, bo widzę reklamę Indeed. Indeed, czyli chyba to jest chyba portal do szukania pracy, jak się nie mylę, bo skorzystałam z niego 7 lat temu. Ich wykorzystuje do jazdy, żeby się zdrzemnąć. Tak. Ja tam myślę, że to nie dotyczy tylko Japonii. Nie zakłócajcie spokoju innych ludzi bez względu na to, gdzie je... Wspaniale! Ojejku, normalnie się wzruszyłam. Najpierw się posparkałam, a teraz się wzruszyłam. Po prostu o rany, jasna strona. Zaskakujesz mnie pozytywnie, naprawdę, jestem orany, czuję się jakbym wyhodowała, no może nie żmiję na własnej piersi, ale takiego małego, słodkiego wężyka, który się troszeczkę nauczył czegoś. Coś tam dalej sobie zyga, syczy, jakieś bzdurki gada i tak dalej, ale kurde no, wow, są refleksje, są jakieś kurcze, są logiczne niektóre zdania, także wow. Zajęło to im ponad 3 lata, ja wiem, że to nie jest mój wpływ, bo to robią te Amerykańcy. Ale i tak miło. Najlepiej zrobić jakieś tabliczki z tą radą, czy coś. Nie przeszkadzać. Super pomysł. Jeśli dowiedzieliście się... Koniec. O rany, ten film będzie miał godzinę. Chyba jeden z najdłuższych filmów i... No i dobrze, bo dawno mnie nie było, słuchajcie. Ale wracam, jestem. O, jak widać, nawet trochę odpalona. Także dziękuję, piszcie mi co myślicie. I jeżeli jest tutaj jakiś specjalista od etykiety, zgłoś się do mnie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bye-bye.